Cześć, cześć, witam wszystkich serdecznie. W dzisiejszym odcinku domowego miningu zaprezentuję wam chyba najbardziej nielubianą, nielubianą kryptowalutę, jeżeli chodzi o rządy i ustawodawców. Mam tutaj na myśli kryptowalutę Monero. To jest BK Walk, ja ani bartosz. Zapraszam serdecznie do oglądania. Mam nadzieję, że całkiem nieźle radzicie sobie z psychologiem, jeżeli chodzi o, o rynek kryptowalut. Tutaj, ostatnie 2-3 tygodnie na pewno każdego z Was, i tak jak i mnie, na pewno tutaj doświadcza. Zmienność na rynku oczywiście, oczywiście jest. Nie zawsze, nie zawsze kryptowaluty, jak, jak widzicie, idą w górę. Tak czy inaczej, moja ulubiona strategia, ręce, ręce pod tyłek i cierpliwość. Ale okej, okay, jeśli spojrzymy na szeroki rynek, to tak jak widzimy, cały czas tutaj jest presja, presja podażowa. Jeżeli chodzi o. O aktualny widok, co widzicie na ekranie, to chciałbym tutaj Wam wskazać właśnie tą małą, tutaj, ten mały postelkąci, który się tutaj właśnie uchował, czyli mam tutaj na myśli właśnie kryptowalutę Monero, o której wspomniałem w, w, czołówce, w czołówce tego odcinka. Monero, kryptowaluta. Dlaczego w ogóle wspomniałem, że ta kryptowaluta myślę, że jest chyba najbardziej nielubianą kryptowalutą, jeżeli chodzi o rządy, jeżeli chodzi o ustawodawców? a Ponieważ dlatego, że jedną, z, jedną z, głównych, z głównych różnic, jaka będzie odróżniała tą kryptowalutę przede wszystkim od Bitcoina, jest to, że ta kryptowaluta tak naprawdę jest, można powiedzieć, najbardziej anonimowym coinem, jeżeli chodzi o całe spektrum coinów, tokenów w branży, w branży tutaj krypto graficznej. Wiele, wiele z Was na pewno myśli, że Bitcoin jest taki wielce anonimowy i faktycznie na początku, kiedy Satoshi Nakamoto czy też grupa związana właśnie, związana właśnie z Satoshi Nakamoto tutaj tworzyła ten projekt, na pewno tutaj miała na celu, na celu pokazania właśnie, że można tutaj stworzyć kryptowalutę, która będzie szybka, anonimowa i nie będzie podlegała takim samym prawom Inflacyjnym, jak nasze tradycyjne fiducjalne waluty. Dlaczego, dlaczego właśnie jest tak nielubiona przez rządy? A dlatego właśnie, że kryptowaluta Monero można tutaj, w przypadku przesyłu środków z jednego portfela na drugi, tak naprawdę całkowicie ukryć jaką ilość, z jakiego adresu zostały przesyłane środki, i dlatego tutaj bardzo często możecie gdzieś się spotkać, że kryptowaluta Monero jest usuwana z któryś giełd, tak? Bo z kolei, jeżeli spojrzymy na Bitcoina, kiedy faktycznie na początku, kiedy jeszcze mieliśmy do czynienia, nie wiem, czy, czy znane jest Wam pojęcie Silk Road, to faktycznie wiele, wiele transakcji można by powiedzieć, że było dokonywanych anonimowo. Z kolei dzisiaj ustawodawcy, rządy KYC, AML doprowadziły do tego, że tak naprawdę większość z nas zakupując kryptowaluty na, na giełdach musi się zweryfikować, tak? Musi wysłać swoje ID, Dowód, paszport wyłącznie ze zdjęciem, z dowodem jakiegoś rachunku za, za media, na przykład, aby uwiarygodnić faktycznie, że my to my, że nasz adres to nasz adres, tak? I w tym momencie, kiedy zakupujecie kryptowalutę z jakiejkolwiek giełdy, to, moż, to można tak naprawdę prześledzić dokładnie, kiedy zakupiliście, na jaki adres wysłaliście, na jaki portfel wysłaliście, komu to przesłaliście, czy to sprzedaliście, czy trzymacie dalej, tak? Wielu z Was tutaj na pewno. No, słusznie, słusznie czy też niesłusznie, ale pewnie gdzieś tam myślicie, że, że ta anonimowość w Bitcoinie ciągle, ciągle istnieje. No, w, sumie, w sumie można powiedzieć, żeby, żeby istniała, gdyby nie to, że tak naprawdę większość giełd kupuje dzisiaj nowe, nowe, nowe Bitcoiny, tak naprawdę od górników tak? i stały się tym tak naprawdę tym pierwszym medium, które rozprowadza, rozprowadza kryptowalutę Bitcoin, czyli odsprzedaje. Kolejnym kolejnym użytkownikom, użytkownikom, użytkownikom którzy dołączają do, do ekosystemu czy też do już osób istniejących na rynku wiele lat. Dlatego tutaj właśnie dzisiaj chciałem Wam zaprezentować Monero, czyli kryptowalutę, która daje jeszcze tą otoczkę właśnie tutaj anonimowości, właśnie przez to, że można tą kryptowalutę przesyłać dosłownie anonimowo, tak? Ukryć, ukryć wielkość przesyłanych środków, jak i. Taki ukryć również swój adres, jak i adres odbiorcy. Jeżeli chodzi o aktualną wycenę, widzicie niecałe 400 dolarów, co na pewno też będzie odróżniało tutaj Monero od, od Bitcoina, co nie do końca dla mnie jest tutaj atutem, tylko po prostu jest tym elementem, elementem wyróżniającym od Bitcoina. Tak jak wiecie, Bitcoin jest kryptowalutą, którego podaż jest ograniczona do 21 milionów. Z kolei, jeżeli chodzi o Monero, jest to kryptowaluta, którego której podaż jest, nie jest nieograniczona niczym, czyli tak naprawdę podlega zjawiskom inflacyjnym, tak? Jeżeli chodzi o podobieństwa, to tak jak tutaj widzicie, proof of work, czyli również tą kryptowalutę się kopie. Jeszcze kilka lat temu Monero można było kopać za pomocą właśnie również kart graficznych. Z kolei pod koniec 2019 roku deweloperzy kryptowaluty Monero zmienili algorytm na Random X i od tego czasu kryptowalutę Kopie się za pomocą procesora. Czyli, tak jak wysłyszycie, nie potrzeba tutaj dzisiaj worka pieniędzy, aby w ogóle rozpocząć kopanie kryptowaluty Monero, ale to też ma swoje, swoje jakby minusy, ponieważ Procesor na pewno tutaj nie będzie, nie będzie generował aż tak fajnych, dobrze wyglądających wyników, jeśli chodzi o, o, o profitowość, tak? o profitowość kopania za pomocą procesora. Oczywiście, można też tam pomyśleć, że, że można byłoby zbudować dużą farmę, dużą farmę, jeżeli chodzi o zakup i, i, i budowę właśnie farmy bazującej na, na procesorach CPU, ale w przypadku takim domowym, kiedy większość z Was na pewno posiada jeden może dwa komputery. To, to ten procesor no, nie będzie generował na pewno jakichś dużych zwrotów, ale na pewno tutaj nie będzie, nie będzie to strata. Na, na szybkości zaprezentuję Wam właśnie tutaj, jak to wygląda w przypadku mojego, mojego blaszaka. Ja w swoim blaszaku posiadam Ryzena piątej generacji. Ryzen, nie piątej generacji, tylko Ryzena piątkę Ryzena 2600. Jest to już kilkuletni procesor szybko calculate i calculate i w moim przypadku, w moim przypadku, tak jak widzicie, 30 dolarów, przepraszam, 30 centów, aż, aż mnie poniosło, tak? 30 dolarów, kurczę, 30 centów jeżeli chodzi o, o mój procesor to są realne, realne zwroty czemu wykorzystałem NiceHash Calculator? ponieważ jest to szybkie, przejrzyste i chciałem tak naprawdę szybko zaznaczyć Wam żebyście tutaj nie spodziewali się nie wiadomo jakich zwrotów z dziennego czy też miesięcznego urobku tak naprawdę pokazuję Wam tutaj że jest taka możliwość i za chwilę przejdziemy tak naprawdę do szczegółów jak uruchomić jeśli oglądacie, oglądacie moje, moje, moje tutaj nagrania to na pewno już wiecie, że przede wszystkim potrzebujemy pól miner i portfel, na który będziemy przesyłali środki. Od razu też zaznaczę, bo wiele pytań dostaję w przypadku innych też, innych też coinów, to tak, w tym wypadku również możecie bezpośrednio wysyłać Monero na portfel, na portfel giełdy, tak? Bo z kolei, jeżeli, jeżeli gdzieś tam wcześniej wspomniałem, że dosyć często Monero jest usuwane z różnych, z różnych platform, jeżeli chodzi o, o, o giełdy, tak z kolei jeszcze, jeszcze jest kilka Dużych też graczy jak Binance, jak Kraken, tak Bitfinex, które tutaj cały czas oferują wymianę kryptowaluty, właśnie Monero, do cyfrowego stablecoina USDT czy też do, czy też do Bitcoina. Ale okej, okay, nie przedłużając, pierwszą rzeczą, jaką będziemy tu to potrzebowali, to jest, to, jest to sobie utworzenie sobie portfela. Oczywiście, tak jak powiedziałem, możecie sobie skorzystać na przykład z portfela giełdy Binance. A dla tych, którzy chcieliby również zakupić i przetrzymywać sobie kryptowalutę Monero na swoim portfelu, to tutaj zachęcam do przejścia do strony XMR Fast. Oczywiście wszystkie linki zostawię wam, zostawię wam w opisie pod filmem. Przechodzimy sobie tutaj do zakładki Help i krok pierwszy, tak, zainstaluj sobie portfel. Przejdziemy sobie do oficjalnej strony, jeżeli chodzi o portfel, portfel Monero. I tutaj tak widzicie od razu pojawia wam się zakładka downloads i sobie ściągniecie właśnie GUI wallet, wallet, który, który tutaj właśnie, na który będziemy przesyłali właśnie sobie ukopane środki. Wystarczy nacisnąć przycisk Windows. 64-bit installer. W przypadku oczywiście moim, jeśli pracujecie na innym systemie, to oczywiście wybieracie, wybieracie swój, swój system. Ja tutaj, żeby nie przedłużając, tak naprawdę już sobie, już sobie ten portfel pobrałem, zainstalowałem i w momencie, kiedy sobie to zainstalujecie, otworzycie właśnie sobie ten portfel, to zobaczycie właśnie sobie taki oto, taki oto ekran. I tak jak, tak jak tutaj widzicie, pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić sobie, należy stworzyć Create a New Wallet, czyli utwórz nowy portfel. Naciskamy i tutaj nadajecie sobie nazwę. Ja tutaj oczywiście mam już nazwaną Bartek. Jeżeli chodzi o mój poprzedni portfel, nazwę teraz sobie Bartek YouTube. To wszystko zapisze się do myślnej lokalizacji. I tak jak w przypadku tworzenia innych portfeli, czy to będzie Metamask, czy to będzie Exodus, czy też każdy, każdy inny, który, który gdzieś tutaj jest dostępny, taki w przypadku portfela Monero, mamy, mamy do zapisania Seed. seed, czyli w tym wypadku 24-wyrazowy wyrazowa fraza, dzięki której w przypadku, kiedy odinstalujecie lub utracicie możliwość dostępu do, do Waszego komputera, to tą fazę tą frazę możecie przekopiować, wkleić do, do właśnie do, do odzyskania, w czasie odzyskiwania właśnie, odzyskiwania tego właśnie portfela. Oczywiście ja tu sobie już zapisałem Wy również sobie zapiszcie, skopiujcie i możemy przechodzić dalej. Oczywiście, tutaj proponuję Wam system, abyście utworzyli sobie teraz nowe hasło, jeżeli chodzi o logowanie do tego portfela. Ja sobie też razem z Wami takie, takie hasło utworzę. OK. Lecimy dalej. I w tym momencie już mamy utworzony portfel. I tak, I za to... pierwszym razem, oczywiście, musicie się zalogować. Naciskamy OK. I nasz pierwszy wallet już jest otworzony. W tym momencie właśnie portfel będzie łączył się tutaj z blockchainem, ponieważ jest to blockchain, który, który będzie właśnie pobierał całą historię blockchaina. Monero. Na szczęście w przypadku Monero nie jest, to, nie jest to jakiś, jakiś ogromny, jeszcze ogromny już blockchain. Oczywiście ma swój, swoją oczywiście też wielkość, ale na pewno tutaj nie będziemy musieli spędzić tyle czasu na synchronizację tego, tego blockchainu z Waszym portfelem. Tak jak to w przypadku sieci na przykład sieci Bitcoin, tak? Aby zobaczyć swój adres wystarczy tutaj przejść do zakładki Account i w tym momencie tutaj widzicie swoje główne konto i tym tutaj ptaszkiem wystarczy nacisnąć, i mamy już skopiowany, właśnie adres swojego portfela, świeżo utworzonego portfela. Kolejną rzeczą, oczywiście, jest, jest powrót do strony XMR FAST i kolejny etap, czyli krok drugi zainstalujemy sobie miner. W tym wypadku jest to Miner XMR Rig, wersja aktualnie 6.12.1 i wystarczy tutaj sobie ściągnąć, oczywiście każdy ściągnie sobie pod swoją wersję systemu w wypadku kiedy używacie Windowsa trzeba, należy ściągnąć ten oto właśnie katalog pobierzemy sobie go i kiedy macie już go pobranego, oczywiście Windows Defender czy jakiś, jakiś inny antywirus może Wam wykazać, że jest, to, że jest to katalog z zagrożeniem, tak czyli tutaj na pewno musicie podjąć akcję, aby aby właśnie wskazać systemowi, antywirusowi, że jesteście świadomi tego, że właśnie ściągnęliście katalog, który według, według właśnie antywirusa jest zagrożeniem. Kiedy macie już to, już to pobrane, oczywiście katalog jest, jest spakowany, wystarczy go tutaj rozpakować. Co robię właśnie razem z Wami, już się to udało. Wchodzimy głębiej do katalogu. I tak, jak to w wielu przypadkach wcześniejszych, tak, innych coinów, które już gdzieś tutaj prezentowałem na łamach mojego kanału. Tak, i w tym wypadku należy tutaj zrekonfigurować, właśnie plik config. Wchodzimy do edytuj. Wystarczy. Wystarczy sobie. Ja sobie tutaj go przestawię. OK. Wystarczy zjechać na dół. I tak, jak widzicie, w tym miejscu your wallet address wystarczy, tutaj. Zaznaczyć CTRL V i już mam przekopowany właśnie swój, swój adres publiczny portfela. Ale ok, jeszcze zostało nam do zmiany URL, czyli musicie wrócić do XMR krok trzeci, czyli musimy przekopować jeszcze adres pula w strony XMR Fast, czyli również kopiujemy, wracamy do notatnika i podmieniamy właśnie URL na. Wymagany właśnie przez, przez ten pól. Mamy to już zrobione, wystarczy tutaj to zapisać i za chwilę będziemy gotowi już właśnie do rozpoczęcia przygody z miningiem. Krok czwarty. Rozpocznij właśnie kopanie, i tak jak widzicie, kilka informacji dodatkowych. Jeżeli chodzi o, o prowizję, to ten pól nie pobiera tutaj żadnej prowizji, a minimum, jakie które, które należy uzbierać, aby, aby środki zostały przesłane właśnie na wasz portfel, to 5000 właśnie tutaj Monero. Jeżeli chodzi o potwierdzenie, potwierdzenie bloków, tak jak widzicie, trwa to, trwa to 60 bloków, i wtedy, wtedy jest już dojrzały, dojrzały blok w sieci, w sieci w blockchainie. Monero. Ok, wracamy sobie do, do katalogu, gdzie sobie tutaj skonfigurowaliśmy naszego minera. Naciskacie plik. I już rozpoczynamy przygodę z kopaniem. Okay, tak jak widzicie już to, już to kopanie się rozpoczęło Już nawet dwa, dwa shelly zostały szybko tutaj przez mój procesor zatwierdzony Jeżeli chodzi o mój procesor, on składa się z 6 rdzeni, 12, 12 wątków I do kopania, właśnie, do kopania właśnie Monero tutaj za pomocą właśnie tego minera Mój procesor wykorzystuje udostępnił 12, przepraszam, 8, 8 wątków Okej, okay, dajmy szansę tutaj troszkę pokopać i za parę chwil do Was wracam. Tak jak widzicie, pojawiły się już kolejne kolejne szary, Jeżeli chodzi o prędkość haszowania, to w moim przypadku tutaj wyrażone jest to w haszach na sekundę. Czyli tak jak widzicie średnią dla okresu około 60, 60, 60 sekund to 3500 haszy na, na, na sekundę jeśli chcecie w ogóle podejrzeć w ogóle jaka tutaj waszą, wasze, wasze kopanie to ponownie tutaj musimy wrócić do XMR fast przechodzimy do zakładki home i tutaj w tym miejscu musimy wkleić adres swojego właśnie portfela i tak jak widzicie rozpoczęło się już właśnie kopanie już w tym momencie total hashes, czyli wszystkie sumaryczne hasze to 500, 557 tysięcy, 8 szerów już tutaj przeze mnie zwalidowanych. Oczywiście kopanie, kopanie Monero jest chyba tutaj miningiem dla jeszcze bardziej cierpliwych osób, jeżeli chodzi o potencjalny urobek. Tak jak wspomniałem na, na, na początku filmu, tutaj jeszcze raz Wam po, pokażę, w przypadku mojego procesora. Realny zwrot z każdego dnia, jeżeli chodzi o okopanie tym procesorem, to 30 centów, tak? czyli troszkę ponad złotówkę pewnie tutaj realnie tutaj można liczyć na jakikolwiek zwrot. Nie jest to, nie jest to dużo, ale tak jak, tak jak Wam tutaj chciałem pokazać, jest to możliwe, aby tutaj tą kryptowalutę Monero pozyskiwać właśnie za pomocą miningu. Ale ten atut tutaj, który cały czas Monero ma, czyli anonimowość, można oczywiście wykorzystywać i gdzieś tutaj te środki zakupić i, i przesłać na swój, na swój portfel, tak? OK. Jeżeli chodzi o, o to, to tutaj na tą chwilę to wszystko, jeżeli, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie właśnie kopania Monero, odnośnie, odnośnie właśnie samej kryptowaluty Monero, to zachęcam również do was, własnego, własnego researchu i tutaj zapoznanie się w ogóle jakie daje właśnie korzyści i możliwości właśnie kryptowaluta, kryptowaluta Monero, jeśli macie jakieś inne pytania, komentarze z chęcią i również je przeczytam. Ostawiajcie je wszystkie pod tutaj po komentarzach pod filmem. Jeśli Wam się odcinek podobał, zachęcam do postawienia kciuków, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, cześć.